2018 rok był szczególny w działalności specjalnych stref ekonomicznych. Nowe zasady wsparcia inwestorów w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw weszły w życie w połowie roku, ale trzeba było jeszcze trochę poczekać na regulacje wykonawcze. Pierwszą istotną dla specjalnych stref ekonomicznych zmianą było znaczące rozszerzenie obszaru ich działania. W związku z wejściem ustawy nowej o decyzjach o wsparciu przedsiębiorców mamy całe województwo podlaskie, dwa powiaty województwa warmińsko-mazurskiego i cztery powiaty województwa mazowieckiego, w sumie 23 powiaty i wszystkie gminy wchodzące w skład tych powiatów. Stąd jest to cały obszar, nie ma żadnych wyłączeń, wszędzie może być prowadzona działalność gospodarcza i wszędzie przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg. Ponieważ nowe warunki wsparcia obowiązują od zaledwie kilku miesięcy, trudno jeszcze dokonać kompleksowej oceny wprowadzonych modyfikacji. Jednak pierwsze decyzje o wsparciu przedsiębiorców w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zostały już wydane. W ubiegłym roku, w zasadzie we wrześniu, weszły przepisy rozporządzenia, przepisy wykonawcze do ustawy, więc można było zacząć wydawać nowe decyzje o wsparciu. Wydaliśmy cztery decyzje w tamtym roku, w tym roku dwie decyzje. Organizujemy spotkania w tej chwili z przedsiębiorcami, bo to jest duży obszar, nowe gminy, nowe powiaty i zachęcamy i samorządowców do poszukiwania terenów pod inwestycje, do ewentualnego uzbrojenia, jeżeli takie posiadają, ale też spotykamy się z przedsiębiorcami, pokazując im, że na ich gruntach, na ich terenach taka inwestycja może być wykonana i też przysługują im w związku z tym ulgi. Tam, gdzie Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna działała na starych zasadach, niemal wszystkie tereny inwestycyjne zostały zagospodarowane. Po zmianach nie wszystkie samorządy odnalazły się należycie w nowej rzeczywistości prawnej i gospodarczej. Ja sądzę, że samorządowcy będą w pewien sposób, ci, którzy nie działali wspólnie z nami, będą musieli zmienić swoje podejście. Przedtem można to było wytłumaczyć brakiem na przykład terenów inwestycyjnych. W tej chwili też i firmy, które prowadzą działalność na terenie gminy, mając swoje grunty, mogą z tego korzystać, więc trudno będzie samorządowcom przekazać jakby społeczności lokalnej, że nie ma rozwoju jakby gospodarczego, bo jest jakakolwiek blokada, bo ta blokada została usunięta. Jako że ulgi są obecnie możliwe w każdym miejscu, prezes Laszak Dec uważa, że burmistrzowie i wójtowie powinni wykazać się znacznie większą aktywnością na rzecz rozwoju gospodarczego terenów, którymi zarządzają, zamiast czekać bezczynnie na inwestorów. Do tej pory często spotykaliśmy się z taką sytuacją, nawet wśród tych samorządowców, gdzie obejmowaliśmy grunty strefą, że oni próbowali wtedy scedować na nas jakby obowiązek poszukiwania. Oni utworzyli, pomogli utworzyć tą podstrefę, wnioskowali, a teraz my mamy im przeprowadzić przedsiębiorców. No tak to nie funkcjonuje, muszą być to wspólne działania. My jesteśmy jakby taką dodatkową instytucją, która wspierać może te samorządy, ale samorządy też samodzielnie powinny prowadzić tą akcję poszukiwania nowych inwestorów. Nie wszyscy jednak to rozumieją, a inercja w niektórych przypadkach jest po prostu nawykowa. Leszek Dec ma własną teorię na ten temat, a wynika ona z dotychczasowych obserwacji działań wielu podlaskich samorządów. Ja byłem też tyle lat radnym sejmiku województwa podlaskiego i pamiętam doskonale, gdzie w regionalnym programie operacyjnym województwa podlaskiego były środki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i wiem, że one nie cieszyły się wręcz żadnym zainteresowaniem. Jedyna gmina, którą kiedyś pamiętam z tych wcześniejszych czasów, to miasto Kolno na przykład skorzystało i te środki jakby ostatnio korzystał Augustów, bo uzbrajał tą podstrefę, więc takiego zainteresowania nie było. No jeszcze chyba dalej pokutuje w samorządzie takie podejście: wybudujemy kawałek drogi, remizę strażacką, coś, co się otworzy, pokaże i to jest traktowane jako sukces, ale sądzę, że nie tędy droga. Mieszkańcom poszczególnych gmin zależy nie tylko na pracy, której teraz jest w bród, ale również na tym, aby ta praca przynosiła godne dochody
i odbywała się w godziwych warunkach. Wnioski przedsiębiorców o wsparcie są oceniane przede wszystkim pod takim właśnie kątem. Zdaniem Leszka Deca, który ze strony strefy oferuje szeroką i konkretną pomoc dla inwestora, dbałość o dobrobyt mieszkańców każdej gminy jest podstawowym zadaniem włodarzy samorządowych. Jeśli dostatecznie szybko nie wezmą się do pracy, wymuszą to na nich zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy. Jeżeli rzeczywiście dostrzeżone zostanie istotna zmiana, która na przykład następuje w sąsiedniej gminie, gdzie powstają jakieś nowe firmy, gdzie ludziom się zaczyna żyć jakby bardziej dostatnio, w związku z tym myślę, że w pewien sposób wymusi to też i na sąsiadach czy sąsiednich samorządach zmianę tego podejścia i pójście w tym kierunku. Społeczności lokalne powinny w końcu zacząć wymuszać w pewien sposób od tych, którzy sprawują władzę, by realizowali tą władzę na ich rzecz i wypełniali swoje obowiązki, bo rozwój gospodarczy gminy, czy powiatu, czy miasta leży w kompetencjach, w zadaniach organów samorządu, rady, prezydenta, burmistrza i wójta. Recepta zatem jest prosta. Wymagajmy od naszych wybrańców.